Panowie, zrobimy sobie teraz taki lakier bezbarwny, który się nazywa Diamond Burst Tixoclar. Jest to lakier pozwalający nam uzyskać tak zwaną diamentową powłokę. Ten lakier się aplikuje na świeżo położoną bazę. I teraz tak, ważną zaletą tego lakieru bezbarwnego jest to, że możemy go bardzo grubo położyć i nie spowoduje nam to żadnych zacieków, ale przy tego typu efekcie, jak mamy ten lakier bezbarwny, pierwsza warstwa powinna być tylko tym diamond burstem, czyli tym lakierem bezbarwnym z mielonym szkłem, a kolejne warstwy już powinny być zwykłym lakierem bezbarwnym, żeby pogłębić tak jakby ten efekt, żeby jak najlepiej się światło słoneczne odbijało. Najlepiej widziany ten efekt jest albo w świetle słonecznym, albo przy jakimś sztucznym świetle. My sobie teraz zrobimy jedną warstwę tego lakieru bezbarwnego na czarną bazę, ale można to na każdy kolor bazy dawać. Co jest ważne przy tym lakierze bezbarwnym, że on nam nie zmienia tego spodu. Czyli jak będzie biała baza, ta biała baza nam zostanie, bo przy lakierowaniu na przykład na białą perłę, jakbyśmy chcieli uzyskać, to już ta perła, jaka by nie była, nawet jakby był to ksyralik, kąt już z boku, jak będzie nam się światło zamawiało, będzie nam szedł w jakiś żółty odcień, w jakiś fioletowy, w jakiś czerwony. A tutaj to zostawia nam z każdej strony, z każdego kątu, ta baza będzie czystość koloru, idealnie śnieżno-biała. Jedna warstwa tego lakieru wystarczy, kolejne warstwy powinny już być zwykłym lakierem bezbarwnym, bez efektu. Jeżeli byśmy chcieli to robić w systemie mokre na mokre, no to tak, jeżeli chodzi o około 20 stopni, jakbyśmy to robili w temperaturze, to powinniśmy odczekać pomiędzy tym a kolejnym lakierem bezbarwnym jakieś 8 godzin, jeżeli by to był inny lakier z systemów 2K, ale możemy użyć z naszych produktów lakier, który się nazywa Tixoclar, i wtedy pomiędzy warstwami musimy odczekać tylko 15 minut. Czyli kładziemy ten lakier, który jest efektowy, czekamy 15 minut, kładziemy kolejną warstwę już zwykłego lakieru bezbarwnego, Tixoclaru, czekamy kolejne 15 minut i możemy położyć jeszcze trzecią dla uzyskania jak najlepszego efektu. Poświecisz mi tutaj? Nie, Cezary, poświeć mi tutaj. Czekaj, latarkę przyniesiemy. Niesamowicie, to się wręcz skrzy, no nie? To się normalnie skrzy przy oświetleniu, to tak jakby się skrzyło, no nie? No ale to właśnie przez to, że to jest jakby z tymi drobinkami szkła, to nie zmienia jakby tego koloru, no bo szkło jest przeźroczyste, robi tylko odbicie. Teraz na ten efekt jest jeszcze normalny. Kosa. Czyli jaki teraz? Coś mi nie może wyostrzyć. Moment. Czyli na to jaki lakier bezbarwny? Ten Tixoclar. O, teraz. O, skurde, no. Teraz dopiero jest efekt, jak powiedzmy przy... Teraz jak samochód będzie biały, będzie niebieski, będzie szary, będzie gładka baza położona i na to będzie położony ten lakier z tym efektem, to w cieniu normalnie, albo jak nie będzie słońca, będzie pochmury dzień, samochód będzie wyglądał jak szary, niebieski, biały. A jak wyjdzie słońce albo... To zacznie to się skrzyć. Oświetlenie podjedziemy, to bardzo, bardzo się zacznie skrzyć. I tego efektu nie jesteśmy w stanie żadną perłą, żadnym metalikiem osiągnąć. Nie, to jest kurczę. I teraz de facto tego lakieru zbyt dużo nie potrzebujemy, bo potrzebujemy go tak naprawdę tylko na tą pierwszą warstwę, a kolejne warstwy już uzyskujemy zwykłym lakierem bezbarwnym. I teraz może jak ktoś włączy światło, to będzie widać z powrotem, że to jest ten błotnik, że to nie jest podstawiony jakby i inny element, no nie? No, ta się światło włączy, to się jakby zgubi częściowo. O. I teraz zwykły czarny. I teraz zwykły prawie czarny. I chłopaki, co powiecie o tym? Naprawdę konkret. Petarda, no nie? Musi być. Czy to może być? Jest plan, żeby primery położyć. O, dobra, Kuba. Trzeba to... Na naszego Juska Pieruna przemalujemy z primerem.
Pomalujemy mu tak na które? Na 35 urodziny? Tak, tak. Ognisty pierun.